Turystyka Różane Wzgórze zaprasza do odwiedzenia jednego z najpiękniejszych miejsc na Dolnym Śląsku. Gospodarstwo położone jest w Owieśnie, w cichym, ustronnym miejscu w pobliżu Bursowich. Oferujemy 10 miejsc noclegowych w 3 pokojach. Wszystkie pokoje posiadają łazienki, a każdy pokój ma nazwę gatunku róż. Do dyspozycji gości mają w pełni wyposażony aneks kuchenny, jadalnię z wyjściem na ogród. Owiesno jako osada wzmiankowane było po raz pierwszy w kronikach w 1260 roku. Istniał tam wówczas gród obronny w średniowieczu. Wieś należała do dóbr starego śląskiego rodu Pogorzelów, który wzniósł tu swoją siedzibę. Po 1579 roku dobra kilkakrotnie zmieniały właścicieli, by ostatecznie znaleźć się w roku 1797 w rękach rodziny von Zittelz. Dawny zamek w Owieśnie stanowi w skali Śląska wyjątkowe założenie ze względu na regularny plan koła. Pomimo wielokrotnego przebudowywania do ostatniej wojny mógł zachwycać niezwykłą sylwetką. Niestety w latach 60. XX wieku bezpański wówczas zamek uległ całkowitej dewastacji. Kamienna wieża widokowa zbudowana w 1913 roku na Górze Wszystkich Świętych o wysokości 648 metrów nad poziomem morza. Wieża ma wysokość 15 metrów, zbudowana jest z kamienia na planie koła. Na początku XVIII wieku wybudowano w Wambierzycach kościół nawiedzenia Najświętszej Marii Panny o barokowej architekturze. Świątynia została wybudowana w miejsce drewnianej kaplicy z 1263 roku. Świątynia góruje nad rynkiem, z którego prowadzą do niej 57 schodów o symbolicznym znaczeniu. 9, liczba chórów anielskich, 33, wiek Chrystusa chwili ukrzyżowania, 15, wiek Maryi chwili poczęcia Chrystusa. W okresie od końca XVII do XIX wieku powstała w Wambierzycach Kalwaria z około 100 kaplicami i kapliczkami oraz 12 bramami. Ratusz w Nowej Rudzie został wzniesiony w 1884 roku. Ratusz posiada wieżę zegarową z widokową galeryjką. Wewnątrz są interesujące pomieszczenia, z których najciekawsza jest sala posiedzeń z witrażami z trawionego szkła. Obok stoi fontanna z figurą przedstawiającą chrzest Chrystusa. Średniowieczna krzywa wieża w Ząbkowicach Śląskich, która jest jedną z ciekawostek turystycznych Dolnego Śląska, nazywana jest Śląską Pizzą. Jest to najwyższa krzywa wieża w Polsce, ma 34 metry wysokości, a jej obecne odchylenie od plenu to jest 2 metry 14 cm. Na jej szczyt wiedzie 139 schodów. Ratusz w Ząbkowicach Śląskich, wzniesiony w 1864 roku. Neogotycka budowla ulokowana na rynku miejskim w bloku zabudowy śródrynkowej. Obecnie jest siedzibą kilku instytucji miejskich. Pierwszy ratusz w Ząbkowicach Śląskich powstał w 1345 roku. Był to obiekt drewniany, zniesiony wkrótce po założeniu miasta. Rzeczka, miejscowość znana z walorów turystycznych i znakomitych warunków do uprawiania narciarstwa, z malowniczo położonymi wyciągami narciarskimi. Zapora na Bystrzycy, tworząca jezioro Lubachowskie, administracyjnie znajduje się w Zagórzu Śląskim. Obecnie fizycznie leży bliżej miejscowości Lubachów. Zbudowana w roku 1917, zapora kamienna, długości w koronie wynosi 230 metrów, szerokości u podstawy 29, wysokość 44 metry.
Przedstawiliśmy niewielką część atrakcji turystycznych znajdujących się w naszej okolicy. Do dyspozycji naszych gości mamy mapy turystyczne, przewodniki i własną wiedzę, z którą się chętnie z Wami podzielimy. Wybierając się na Dolny Śląsk w okolice Gursowich, pragniemy z wielką przyjemnością zaprosić Cię do naszej agroturystyki Różane Wzgórze Powieśnie. Do zobaczenia! Hej!